Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z My Summer Car. Dzisiaj będę szalonym kierowcą autobusu. Ale pamiętajcie, żeby następny odcinek się pojawił, potrzeba 500 łapek w górę, więc nie zapomnij o tym, zostaw łapkę w górę już teraz, subskrypcję, jeśli jesteś nowy i napisz jakiś komentarz. Spośród komentarzy, które będą zawierały taki otwarty nawias kwadratowy, podpis, zamknięty nawias kwadratowy i twój nick na Steamie, to podczas najbliższych świąt, czyli między 24 a 26, znajdę twój profil na Steamie i ci go podpiszę. A takich rzeczy zazwyczaj nie robię. Ale na święta zrobię wyjątek. Tylko właśnie musicie napisać według takiego wzoru, bo później według tego będę szukał. A i tak 5 osobom maksymalnie, bo tam jest chyba jakieś ograniczenie. A więc, żeby być szalonym kierowcą autobusu trzeba być stukniętym i trzeba posiadać odpowiednią modyfikację. Ale to po kolei. Najpierw po prostu odpalmy tego szrota. Podjedźmy sobie. O, już tak szybko? To chyba dobrze. Dobra, jedziemy tam. Autobus w zasadzie możemy sobie nawet i tutaj postawić, ale to trochę niewygodnie będzie nim później jechać. Dlatego ja sobie to zrobię dziś w mieście. I przejedziemy przez takie wszystkie przystanki. Albo zaraz nie przejedziemy. Dobra, przecież nie będę się z tym pierdolił. Dobra, zrobiłem sobie już, że mogę prowadzić ten autobus. Przygotowałem sobie pasażerów, których zabiorę na następnym przystanku i pojedziemy sobie gdzieś dalej. Prawdopodobnie szukać następnych pasażerów, którzy będą aż tak głupi, żeby po prostu wsiąść do tego autobusu razem ze mną, którym będę kierował. Tak więc trzeba go najpierw otworzyć. Wszystkie komendy, menu i tak dalej. Znaczy komend to tu nie ma. Wszystkie takie przyciski są w ustawieniach modyfikacji. I wsiadamy. Autobus powinien. O! Ten autobus gada do nas, bo tutaj jeszcze siedzi jakby kierowca. Natomiast ja jestem tym kierowcą teraz. Ja bym zamknął teraz drzwi. Bo wiecie, przeciąg. Oj, w ogóle ciszej się zrobiło. I myślę, że możemy pojechać, tak? To jest chyba na luzie. Jedyneczka. Jeszcze powinno się biegi tutaj wyświetlać, nie? Bo czasami można się tutaj naprawdę pogubić. I jedziemy. Teraz możemy sobie kupić bilecik za 25 marek. Jakbyśmy na przykład chcieli sobie tam gdzieś podjechać. Znaczy podjechać, jakbyśmy chcieli sobie się przesiąść. Dzień dobry. Lusterka niestety nie działają. To może być troszeczkę trudne. Ale myślę, że to raczej nie będzie żaden tutaj problem. Dobra, następny bieg. Jeszcze jeden. I jedziemy na przystanek, bo mamy tutaj gdzieś rozkład jazdy. Albo i nie mamy, po prostu jeździmy jak chcemy. Tak, 50 na godzinę. Bo po co szybciej? Uwaga. Mamy naszych pierwszych tutaj podróżnych. Zobaczcie, jak siedzą, czekają na autobusik. To teraz tak, to będzie do tyłu. Tak, to jest ten. Dobra, bo to tyle jest biegów, jak nie wiem. Jak szybkich i wściekłych. Otwórz drzwi. Dobry. Zapraszam. Wy się śpieszcie, bo tutaj autobus zaraz tutaj odjedzie. Za 10 druga. A odjeżdżamy o 15:05. Więc macie jeszcze. O, ktoś mi zamknął drzwi. Duchy za mną chodzą. Zapraszam. Tylko z bilecikiem ważnym, bardzo proszę. A ja sobie tylko skoczę jeszcze do sklepu i mam nadzieję, że zaraz tutaj będziecie wszyscy w środku ładnie, grzecznie czekać. A pieniążki tutaj. O matko, a co tu się stanęło? A pieniążki będą tutaj przy kasie, tak? No dobra, nie wąchaj mu tam dupy, bo śmierdzi. No, to uważaj. Żebyś później traumy nie miał z dzieciństwa. W dzieciństwie. Z życia dorosłego. Kuzyn jedzie. Patrzcie, będą pozdrowienia. Szybciej, chłopie, bo ja nie mam całego dnia. Zaraz muszę odjeżdżać tutaj z przystanku. Jeszcze mam godzinę. Dobra, pojechał tam sobie. Wciul. Walić go tam. Jedziesz ze mną? Jeden ulgowy bilecik poproszę. Właśnie, czemu ty nie sprzedałeś biletu? Na przykład tutaj do tego. Jakby na przykład w sklepie można było kupić bilecik, co? No, też tak sądzisz, nie? O, na pewno. Na pewno. Pojechał chyba. Coś miałem kupić. Czekaj, co ja potrzebuję? Dobra tam. Przestań pić jak nie chcę. O! Pozdrowienia!
Dobra, już powinni być w środku, bo to zaraz odjeżdżamy. To jest pół do. Synek, synek. Ty siadaj na dupie, a nie. Jakieś wygibasy tutaj robisz. Myślisz, że co? Żebyś brał odpowiedzialność? To tak dupą cięższe, to networking. Dobra, popsuł się, trudno. Jedziemy. Jedziemy, trudno. Kto się spóźnił i idzie o czasie, ten nie pojedzie, no po prostu. No, to jest autobus, który po prostu jeździ według własnego rozkładu, a nie. Nikt się nie będzie do nikogo dostosowywał, ale nie machaj tymi girami, bo mi siedzenia powróci, tak? A wysiądziesz. To wcale nie na następnym przystanku. Jedziemy tędy, bo to jest inny rozkład jazdy. Zupełnie inny rozkład jazdy. Ci śpią. Tam jest spokój. Jak chcecie żygać, to za okno. Kurde. Ale rzuca. Ale amortyzatory to chyba już twoje lata świetności to mają, nie? Następny przystanek na żądanie. O, ktoś woła chyba, żeby się zatrzymać. Czekajcie, bo to nie takie proste. Stój. Ten autobus nie ma hamulca ręcznego. Bo po prostu nie ma. Jak pewnie większość autobusów wycieczkowych w Polsce. O, tak się trzeba zatrzymać. Otwórzmy drzwi. Wracam za chwilę i cię tu ma nie być nad tym dachem, tak? No, bo ja nie będę za ciebie odpowiedzialności brał. Nie rozumiemy tam chyba, nie? O, imprezka. Dobry. Prysznic? Prysznic? Proszę bardzo. Przeczeźwiej trochę. Dobry. Czy wypijecie polski spirytus? No, oczywiście. To musi być polski. 96% to tylko polski. Dobra, jedziemy na wycieczkę. Jedziemy na wycieczkę. Pytaj tam. Pytaj. Tam, że jakieś szczury tam chodzą. Już mówię, się nie śmierdzisz, to możemy jechać, tak? Same problemy z nimi. Łeb do kibla wkłada, chłopie, to nie jest gimnazjum, żeby ci tam, nie wiem, łeb w kiblu spuszczali. Chodź, jedziemy. Jezus. Cicho tam, wy nie jedziecie, jesteście za bardzo nawaleni. Dobra, zaraz. Pa, będziesz żygał. Będziesz żygał. Jak już wszyscy załadowani, wszyscy wsiedli. O, bardzo ładna ekipa tutaj. Jo, bardzo ładna grupa, jo. Jo. Jedziemy, jo. Trzeba wycofać teraz, tak? Się nie obijaj tutaj, mówiłem ci uważaj na tapicerkę, tak? Ktoś to będzie później musiał sprzątać, tak? No. Tam dzieci nie zabieramy. Bo to nie jest szkolny autobus. Z racji naszych tutaj pasażerów. Którzy mogą być niekulturalni. Ale jeszcze mam nadzieję, że zabierzemy jedną osobę. I dopiero będziemy mogli tutaj ruszać na następny przystanek. Tu chyba będę mógł wjechać sobie. To na boisku będę musiał zawrócić, a chyba tutaj się komuś nie spodoba to. Przejdziemy sobie przez bramkę, strzeliby gola. Autobusem. To by nie. Tyk! O kurde, popsułem, popsułem. Tylko się nie wywal. Tylko się nie wywal. Ty, ej, spokojnie, pasażerowie, nigdzie nie wysiadamy, tak? Już szybko ten. Cofamy, spokojnie. Dzieciom bramkę popsułem. Ty, uważaj se, nie biegaj, nie kop. Nie kop w autobus. Jaką w autobus ci powiedziałem raz? Aś pascela? Jak baba z wesela. Ale mu powiedziałem. Ale mu powiedziałem. O, idzie. Ostatni pasażer. Otwórzmy drzwi. Ty, tam nie machaj do niego. Dobry? Przepraszam. Kurde, żeś się facet uczepił. Do środka wsiadaj, a nie się tam drzwi trzymasz. No bo ci je zamknę, jak nie będziesz współpracował. No i dobra. No i masz. Kurde. O. Nie chciał, to nie. Ja go tam na siłę nie będę nigdzie, wiecie, targał. Czekaj, bo tutaj te, spokojnie. Bileciki masz? Tak się dziwnie patrzysz? Czekaj, spokojnie. Zaraz dojedziemy na miejsce. Ja tam jedno nerwuję. No, elegancko tam. Lekko spóźnieni tylko jesteśmy. Wszystko pod kontrolą. Spokojnie, ludzie. Tu chyba na prawo, nie?
Tak, tu na prawo. Tak. Tu, o Jezus! O Jezus, ale było blisko. Ale było blisko. Dobra, jedziemy 80. 80, panie, następny bieg w górę. Jedziemy szybciej. O, trzymajcie się tam. Ale buja. Bo jak na statku. Matko, redukcja, szybko. Bucik, dobrze. 90. Uwaga, hopa, za 3 metry. Trzymajcie się czegoś. Trzymajcie się. Jedziemy. Prawie jak na rajdzie. Dobrze. Ciekawe, ile na rajdzie bym wykręcił, jaki czas. Ale jestem ciekawy tego. A mi wpadł pomysł do głowy teraz. Pa, stuwa. Stuwa jest, panowie. Mam nadzieję, że policji tutaj nie będzie. Bo ja za was mandatu nie będę płacił. Że wy tacy niepozapinani jesteście. I nie trzeźwi jeszcze w dodatku. Dobrze. Dobrze, jedziemy. Jedziemy. Na salę taneczną nie pojedziemy, bo dzisiaj zamknięte. I zobacz, jak pędzi. O hopie. O hopie, ale to był lot. Niczym na wielkiej krokwi. Orzesz w mordę, człowiek. O Jezu. Wszyscy żyją. Ty się nie całujcie tutaj. Jedziemy. Rozpędzamy maszynę. Się chyba popsuło. Jedziemy. Jaki mamy czas? Musimy zdążyć. To jest 16. 16:30 na następnym przystanku. Bo inaczej kara za opóźnienie. Szybko redukcja. Bucik do gaz do dechy. Jedziemy. Rozpędzeni znowu. Ażem uderzył. Ale walnąłem. Ci się w ogóle nie trzymałem. Uwaga, most, bo możemy tego nie przeżyć tutaj teraz. Możemy tego naprawdę nie przeżyć. Dobra, nie przeżyliśmy. Ej, zablokowałem się. Halo? Halo, że tu są awaryjne, żeby nikt nas tutaj nie wjechał teraz. Dobra, otwieramy drzwi. Wszyscy wychodzą pać. Idziemy. Szybko. Jo, no to nie jest ten moment na to, żeby tutaj. O Jezus Maria, ale się podziało. Most zablokowany. Jeszcze raz muszę drzwi otworzyć, bo to przecież ktoś mi tutaj pozamyka. Jak zwykle. Pokaż, jak z tyłu sytuacja wygląda. Oj, to nie za ciekawie. Tu trzeba po prostu jakiś cięższy sprzęt do tego, żeby to. O, idą pomocnicy. Jeden się wywlekł ledwo, bo ledwo. Ja myślę, że ty potrzebujesz troszeczkę orzeźwienia tutaj. Pokaż, chodź. Trochę orzeźwienia. Kurde. Mendo jedna. O, masz, popływaj tam trochę, może się orzeźwisz. Zapraszam. Nie wstydźcie się, bo każda ręka się przyda tutaj do tego, żeby pomóc ewentualnym popchnięciu autobusu. O, mam jeszcze spirytus. Zapomniałem o spirytusie. Chodź, nie bądź taki nieśmiały. No chodź. No chodź. A Jezus tam, ojej. Nie bądź taki, ojej. Patrz, jak się zaparł tutaj. Ale sam moje słowa do serca wziął. Chłopak. Idziemy. A to ten akrobata, co to tam ze lufciki wychodził, nie? Pójdziesz ty ze mną? W końcu chodźcie za nogę tutaj wytargam. Chodź, bo nam się autobus zamknie. No już nam się zamknął. O, spirytus nam ucieka. Trzymaj spirytus. Kurde, chodź tu za tą rzecz grabę jedną śmierdzącą. Ja tu zaraz naprawię. Wytrzeźwiałeś tam już? Jechał na dupie, nawet nie było widać kiedy. Wypadł tam. Cię drzwi przyczasną od autobusu. Mówiłem. I teraz co? Prawie że rozcięty na pół. Siadaj. O Jezu, zaś się obraca zaraz z drzwiami. Co ty, jakąś makarenę tutaj tańczysz? Pcham autobus, panowie. Pcham autobus. To nie ma czasu. Rozkład jazdy jest. Już jesteśmy spóźnieni. Już po premii będzie. Już. Koniec. Kaplica. To z was żeśmy się spóźnili wszyscy. Bo jesteście takie nachlane durnie. Jeden z pasażerów dostał nowe zadanie. Mianowicie ma powstrzymać tutaj ruch, który będzie jechał. Cokolwiek, jakiś po prostu samochód czy coś, do tego mu służy ta ręka podniesiona. No i mam nadzieję, że to pomoże. Jak nie, no to po prostu kończysz jak inni, no. Studni z szampem. Co ci mam dużo powiedzieć? A my się zajmiemy tutaj wyciągnięciem autobusu. Dobra, bo mi troszeczkę tutaj chyba pragnienie wskoczyło, więc to trzeba chyba się tutaj napić, bo to, żeby nie umrzeć. Ty tam co, są nóżki, chcesz pomocić? O, halo. O, halo. Halo. Oddałem mu spirytus.
Przestań to robić, bo w dziób zarobisz. Dawaj, spirytus. O ja jebie, co się wydarzyło tutaj teraz? Ej, co tutaj się stało? Ej, ja przecież się nie przyczyniłem do tego. Co ty, Flintstone jesteś? Ty, zamknij te drzwi. Uciekam stąd. To nie ja, to on. Ale się odjebało teraz. Ja cię kryńca. Ej, wypadek. Trudno. Policja musi przyjechać. Dobrze, policja na miejscu. Zabezpieczony tutaj jest, zabezpieczone miejsce zdarzenia. Zamknij te drzwi, bo to przeciąg tam ma chyba w środku. No, tutaj kierujący ruchem, chociaż tutaj raczej nie ma czym kierować, bo tamten to się nie sprawdził. Tutaj dzień dobry. Czy jakiś mandacik tutaj dla tego oto kierowcy w zielonym pojeździe tutaj będzie? A widziałem, jak się tam gdzie patrzy. Ja widziałem, jak że szybko z... O, aha, ja wszystko widzę. Tutaj. No, jakiś mandacik proszę wypisać tutaj dla tego oto kierowcy. On jeszcze symuluje, że to po prostu, nie wiem, nie żyje, czy co, nogi wystawia, to tam jak radary. Tam ci są pijani, im też proszę mandat. Uważaj, proszę na koleżkę swojego, bo zaraz go tutaj potrącił. Gdzie wyjedziecie, co? Halo. Jak tu mandaty trzeba pisać? Ja jadę z wami. Otwórz te wrota. A taki jesteś wygadany, jak przychodzi do mnie, a teraz to co? Nic nie powiesz. Nic nie powiecie, tak? Ja stąd jadę, jakby nic nie mówicie. No. Nie ma winnego. To ja stąd padam. Czas najwyższy. Przesuń tą maszynę swoją, bo zaraz do wody wpadnie. Powiedziałem. Tak już jestem spóźniony. O, następny dzień jest. Do tyłu i zaraz ja cię stąd tutaj zmiotę, człowieku. Ja się nie będę stąd tutaj bawił. Jeśli, że co? A, spirytus jeszcze. Poczekaj. Ja muszę was najpierw poprzesuwać. Spirytus. O, jedziemy. Jedziemy, wypad stąd. Wypad z baru tam. Do tyłu. A nie. Będzie mi tutaj drogę zabierać. Bo co? Ja se zaraz wodą przejadę, człowieku. Ty myślisz, że mnie tam zatrzymasz? Jedziemy. Jedziemy tam. Letari, uważaj na... No. Ojej. 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 Ja myślałem, że to jest... Tak ładnie. Że ja se zjadę. A tu gówno. A tu se nie zjadę. Ten się już utopił. Nie żyje. Przestań piłować, bo zaraz będziesz jechał na wymianę uszczelki pod głowicą, nie? A ty myślisz, że to takie tanie rzeczy? Weź sobie jakiegoś paseciarza, zapytaj, ile to kosztuje, no. To zaraz łysiejesz tutaj. I tą oto piękną scenarią będziemy kończyć ten dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o tym, że zostawić łapkę w górę. 500 łapek w górę to będzie następny odcinek. Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału, jesteś nowy. Zostaw jakiś komentarz, tak, dla zasięgu. Przypominam o tym, że jak napiszecie w tych nawiasach kwadratowych podpis, no to wraz ze swoim nickiem Steamowym, no to macie szansę po prostu zostać wylosowani do podpisania swojego profilu na Steamie. Możecie czuć się wyróżnieni, dlatego że po prostu tego zazwyczaj nie robię. Zapraszam Was na moje social media, nie wiem, Instagram, TikTok, na Discorda Was również zapraszam, wszystkie linki macie w opisie i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.